Pani Kamilo, stresuje panią to miejsce? Stresuje. Przypomniało mi się to. Widzę właśnie, że od momentu, kiedy wysiadła pani z samochodu, nerwowo pani ściska ręce, skubie pani, rozgląda się pani. Wrócił jakiś ten strach, lęk jakiś? Trochę tak. Trochę jak mi się przypomniało, to tak. Byłam pewna, że on po prostu nie wyjdzie, a jednak. No i jak pani dostała ten telefon od niego, że on jednak wychodzi, to jakie to były emocje? Straszne. Strasznie się bałam. I jak otwarły się tylko drzwi i go zobaczyłam, to ja już wiedziałam, że będzie źle. Po prostu. Ósmego czerwca 2020 roku Dawid S., były mąż pani Kamili, opuścił więzienie w Kluczborku. Wyszedł na wolność, bo sąd udzielił mu półrocznej przerwy w odbywaniu kary. Dwa dni później Dawid S. wraz ze swoim bratem brutalnie napadł i skatował mężczyznę, z którym pani Kamila chciała budować nowe życie. Od razu dostałem ten pierwszy strzał nożem. On dostał cios w płuca. Tak? Byłoby dwa. Z dwóch stron. Przewrócili mnie, zaczęli mnie okładać. No i rzeź, ogólnie rzeź. Poczaskał mu butelkę na głowie. Jeden go trzymał, drugi go ciął. Bili go, kopali go. Jak się przewrócił, to cały czas go katowali na tej ziemi. On był cały pocięty. Usta miał pocięte. Miał siniaka pod oczami. Tutaj miał szyte palce, co się po prostu zastawiał bronią. Całe plecy miał pocięte. Jedno płuco, drugie płuco. On był cały był we krwi. Oni go po prostu skatowali. Oni go normalnie skatowali. Oprawca Dawid S. to recydywista. Przed napadem już wielokrotnie siedział w więzieniach. Karany między innymi za bójki, pobicia, groźby karalne, jazdę pod wpływem alkoholu. On i jego rodzina budzą w ludziach strach. Tu nie ma takiej rodziny patologicznej drugiej, która by się tak zachowywała. To mi wszyscy znają. A dlaczego znają wszyscy? To będzie chory na okolicach. Każdy powiedział, że omija. Czyli ludzie się ich bali? To było tak. A jedna już wyszła, ta jedna jeszcze nie, teraz ma wyjść. Z więzienia? Wyszła miesiąc temu. Ale mówi pani, że jedna córka w więzieniu, druga w więzieniu i teraz dwóch synów też w więzieniu. Cała rodzina jest tak naprawdę w zakładzie karnym? Jeszcze dwóch nie jest. Ja się ich to mówię, nie boję, bo niech się boi, była żona jego, jak wyjdzie. Czemu ona ma się bać? No to nie do wszystkiego, moim zdaniem. Całe życie pani Kamili było podszyte lękiem. Przez 14 lat trwania małżeństwa kobieta była gnębiona, poniżana i bita. Nie mogła pracować. Były mąż zakazywał jej kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Praktycznie zawsze pod wpływem alkoholu był agresywny. Zawsze. No i... O co robiła awantura w domu? O wszystko. Była taka sytuacja, że jakoś tam kontaktowałam się z mamą i pokryją to po prostu zrobiłam, czyli jak Dawid był w pracy. I... Siostry Dawida wtedy chyba widziały, albo jak mama mnie wysadza, albo mamy po prostu wracającą. I jak Dawid wrócił z pracy, to mu, no powiedziały mu to. No to straszną miałam awanturę. Pamiętam nawet, że mi związał wtedy ręce sznurkiem i mnie prowadzał tak jakby na smyczy po podwórku. Za karę. Kiedyś mi złamał nos, na przykład. Miałam złamany nos. Wtedy siostra jego, jak mnie zobaczyła, byłam zakrwawiona, to myślała, że mnie auto potrąciło. Czy zgłaszała pani te pobicia? Nie. Złamany nos. Przecież jej trzeba jechać na pogotowie z takim nie, nosem. Nie, kazał mi plaster sobie przykleić na nos. Rano. Nie była pani w szpitalu? Nie. Zajebcie w ryja. Później napisał mi ty szmato. Nie przebierał w słowach, jakby nie. Strasznie wulgarnie. Tak, on zawsze tak. Zawsze tak, jak coś było nie po jego myśli. K***o, 3 minuty, bo mordę ci robię, k***o, policyjna. Później napisał, ty k***o, 5 minut, ja wychodzę, bo chory zostają same. To są wszystko wiadomości od niego. A takie SMS-y to była codzienność? Zawsze jak coś mu się nie podobało po prostu. Albo właśnie jak nie odebrałam telefonu. Także ja naprawdę bałam się nawet jechać gdzieś, coś załatwić, że za długo mnie nie będzie w domu. Przemoc taka psychiczna, zabranianie, kontrolowanie leczne, tak? Ale też przemoc fizyczna. Tak, nawet nie wiem, która jest gorsza. Bo chyba nawet psychiczna jest gorsza. Tak mi się wydaje.
podburzył takie poczucie własnej wartości? Tak, bardzo. Ja myślałam, że już tak będę miała, że ja tak muszę mieć po prostu. Że to już jest moje życie i że ja już tak będę miała do końca.